Cześć, witajcie! Jak wiecie, od jakiegoś czasu jestem ambasadorem sieci pizzerii Domino's i właśnie z tej okazji przygotowałem dwie autorskie pizze, które od dzisiaj możecie zamawiać. Dzisiaj uchylę Wam rąbka tajemnicy i pokażę, jak je przygotowuję. Chodźcie ze mną! Jesteśmy w kuchni, a teraz pokażę Wam, jak krok po kroku jest przygotowywana pizza według mojego przepisu. Więc mamy ciasto, oczywiście podstawa każdej pizzy, i sos pomidorowy. Pierwsza to szparagowelowe. Mamy teraz sezon na szparagi, które ja generalnie uwielbiam. Moim ulubionym zestawieniem są szparagi z szynką parmeńską, czy z szynką długodojrzewającą. Teraz kolejne składniki, czyli ser. Generalnie pierwszy raz szparagi jadłem u Gordona Ramsaya w jego restauracji londyńskiej. To była przystawka szparagi zielone z szynką parmeńską, z sosem holenderskim i z jajkiem w koszulce. Więc jakby trochę też tym się inspirowałem. Generalnie ta wizyta w tej restauracji była jednym z punktem, kiedy przygotowywałem się do programu MasterChef. Więc chciałem koniecznie zjeść coś od Gordona Ramsaya. No i właśnie jednym z tych dań były wspomniane wcześniej szparagi. Dlatego teraz przekładam te szparagi na pizzę, które podam dodatkowo z karmelizowaną czerwoną cebulą. Ona nam fajnie podbije taki słodki smak tej pizzy. Cebulę mamy. Teraz wracamy do szparagów. Pokroimy je sobie w mniejsze kawałki. Raz i dwa. I takie lądują na pizzy. Zielonych szparagów nie trzeba obierać. Problem jest z białymi, które faktycznie trzeba najpierw obrać, zanim się je zastosuje w kuchni. I też przed nałożeniem na pizzę też trzeba byłoby je obrać. Zielone ze skórką smakują nawet lepiej. Przede wszystkim ładnie wyglądają. Ok. Tak przygotowana pizza ląduje do pieca, a po upieczeniu nałożymy jeszcze na nią szynkę długodojrzewającą. Teraz pizza leśne smaki, czyli pizza inspirowana lasem, wypadami rodzinnymi na grzyby. Trochę też inspirowana jedną z moich ulubionych potraw mojej babci, czyli bigosem. Kapusta kiszona, dobrej jakości polska kiełbasa, wszystko to zwieńczone rozmarynem. Czyli najlepsze składniki i sprawdzona jakość. Na początku na pizzę ląduje ser. O. Teraz pieczarki, czyli grzyby. Czyli składnik mocno kojarzący się z lasem. Teraz cebula, żeby nadać fajnego charakteru naszej pizzy. I kapusta kiszona. Dobrej jakości kapusta kiszona. Idealnie się sprawdzi. W takim odwzorowaniu trochę tego wspomnianego przeze mnie bigosu, babcinego. I dobra polska kiełbasa. To jest bardzo ważne, żeby to była bardzo dobra jakość kiełbasy. I na koniec listki rozmarynu. Rozmaryn to też taki leśny aromat. On po upieczeniu stanie się bardzo chrupki, co nada takiego fajnego, fajnej konsystencji, dodatkowego elementu do naszej pizzy. I kolejna pizza ląduje w piecu. Słuchajcie, mega się cieszę. Od dzisiaj w pizzerii Domino's możecie zamówić te dwie pizze według mojego przepisu, szparagowelowe albo leśne smaki. Ja zabieram się za jedzenie, a Wy zamawiajcie i koniecznie dajcie mi znać, która z tych dwóch jest lepsza.